O tym, co mamy od 30 lat, od 1989 roku, zadecydowało tak naprawdę pięć osób. Oczywiście wszyscy mieli jakieś ugrupowania za sobą, jakieś szersze zaplecze, ale te osoby są symboliczne. Ze strony komunistycznej, z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, byli to generałowie komunistycznego wojska, czyli Wojciech Jaruzelski, czołowy polityk komunistyczny oraz generał Czesław Kiszczak, przedstawiciel sowieckiego Smiersza w Polsce, czyli wyższy oficer informacji wojskowej, następnie wojskowej służby wewnętrznej. Z drugiej strony partnerami do rozmów przy okrągłym stole i przygotowań wcześniejszych, które toczyły się, jak się okazuje, wiele lat wcześniej, były osoby, które były związane umysłowo, formalnie i moralnie z tą samą formacją był to przede wszystkim Bronisław Garemek, człowiek który 18 lat był funkcjonariuszem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Także Jacek Kuroń, który dwukrotnie wstępował do Partii Komunistycznej, dwukrotnie w niej funkcjonował, żądając bardzo skrajnego odchylenia w stronę lewą, czyli trockistowską. I trzecim z nich był Adam Michnik, człowiek, który formalnie nie wstąpił do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, bo tak naprawdę był jeszcze za młody. Ale on się przyznawał, że należał do komunistów w latach 60., że komunistyczna Polska to była jego Polska. W dodatku odkrył się bardziej, później już tego nie robił, że tak naprawdę był zwolennikiem trockizmu w ugrupowaniach komunistycznych, czyli tego ugrupowania, tych formacji które są bardziej na lewo od partii bolszewickiej, komunistycznej i od tego, co było w Polsce Ludowej. Na skutek rozgrywek wewnętrznych trockiści odeszli, poszli gdzieś na inne miejsca, natomiast jednak przetrwali jako formacja umysłowa, polityczna, tak naprawdę ta sama. W związku z tym, jeśli oni się porozumieli, jeśli oni mieli wpływ na to, co mamy obecnie w Polsce, to musimy powiedzieć sobie wprost: to byli ludzie, tak naprawdę z jednej strony to była partia, a z drugiej strony frakcja partii, czyli ci, którzy albo sami odeszli, albo z tej partii zostali za poglądy lewackie wyrzuceni. Adam Michnik jest najmłodszy spośród nich i odegrał inną nieco rolę niż Garemek czy Kuroń, dlatego że on poszedł, jak to się mówi, w media, czyli zorganizował, stanął na czele Gazety Wyborczej, czołowego organu tzw. opozycji demokratycznej, czyli sił, które za tym stały. Czyli tych wszystkich, którzy byli zwolennikami nie rozliczenia komunizmu, nie dekomunizowania Polski, ale skomunizowania tylko w innej formie czyli utrwalenia tego systemu, który był, zachowania ich wszystkich przywilejów i było to tłumaczone w ten sposób: oddamy im to, co ukradni, zostawimy im zgromadzone dobra, a oni nam oddadzą władzę. Bardzo szybko okazało się, że ani władzy nie oddali, ani dóbr nie oddali. Brak dekomunizacji rzutuje na nasze losy do dnia dzisiejszego. Żeby scharakteryzować Adama Michnika, warto byłoby poznać całą jego biografię. Skąd się wziął, jaki był. Jakie miał poglądy, czy one ewaluowały, czy są cały czas takie same. Niestety na gruncie krajowym nie doczekaliśmy do dziś na coś, co wydawałoby się zupełnie oczywiste. Nie ma biografii Adama Michnika. Rzetelnej, naukowej, dokładnie opracowanej na podstawie źródeł. Mamy natomiast biografię bardzo swoistą. Biografię, która wyszła w Paryżu w, w 2007 roku. Wydana w goszystowskim, czyli w troskistowskim wydawnictwie przez niejakiego Silia Boyer. Jest to książka, która w Polsce wyszła w szarej okładce, ale w rzeczywistości to oryginalne wydanie ma okładkę czerwoną. W Polsce byłoby to zbyt rażące. Jest to książka bardzo ciekawa, przez to, że jest zupełnie nienaturalna. Autor sam pisze we wstępie, że pominął to wszystko, czego nie chciał, żeby zostało zawarte sam przedmiot, czyli obiekt tej biografii Adam Michnik. Jeśli on sobie nie życzył, to tego nie było. Także rozmówcy owego autora za każdym razem, jak on sam przyznał, sprawdzali, czy mogą i co mogą powiedzieć autorowi tej biografii. Dlatego biografia jest bardzo ograniczona. Składa się głównie z cytatów, różnego rodzaju opowieści, a tak naprawdę ten, kto chce się czegoś dowiedzieć o Adamie Michniku, ten się tego nie dowie. Czyli na taką biografię rzetelną dopiero Czekamy. Adam Michnik, znany jest bardzo wielu rzeczy. Gazeta wyborcza, jego organ jest to żydowska gazeta dla Polaków w Polsce obecnej Rzeczpospolitej, Polskiej, dlatego że cały czas od samego początku prezentuje we wszystkich właściwie sprawach żydowski punkt widzenia. Czyli jeśli Adam Michnik ocenił powstanie warszawskie, Pisząc Paszkwil w swojej własnej gazecie, na spółkę ze swoim ówczesnym redaktorem Michałem Cichem Czarne Karty Powstania Warszawskiego, to skupił się przede wszystkim na rzekomych, jak się później okazało, mordach popełnianych przez powstańców warszawskich na Żydach. To nic, że to było fatalnie udokumentowane, że źródła zostały sfałszowane, cytaty z publikacji ogólnodostępnych także zostały sfałszowane. To wszystko poszło w świat i stało się, jak to poszło w prasie światowej. Zaczątkiem trzeciej fazy dyskusji o tak zwanym polskim antysemityzmie. I ta sprawa żyje do dziś. W wielu publikacjach naukowych, popularno-naukowych, ów artykuł z gazety wyborczej przywo przywoływany jest cały czas jako rzetelne źródło. Gdy w 1995 roku wyszło pierwsze wydanie mojej książki Paszkil wyborczej, Pokazałem całą dokumentację, czyli warsztat, pseudowarsztat, jak się preparuje, jak się fałszuje źródła, żeby osiągnąć zamierzony efekt. Ta książka od tamtej pory miała kilka wydań, ostatnie bardzo rozszerzone i poszerzone już miało. Prawie dwa razy większą objętość z 2015 roku. Gdy dwa lata temu na targach książki w Krakowie podszedłem do Dama Michnika, chcąc mu wręczyć paszczki wyborczy i prosiłem go o to, żeby się ustosunkował do zarzutów. W końcu zarzuciłem mu kłamstwo, zarzuciłem mu coś, co jest niegodne człowieka, który ukończył historię i mianuje się historykiem. On książki ode mnie przyjąć nie zechciał. Stwierdził, że to moja książka jest paszkwilanska, i że wszystko, co miał do powiedzenia w tej sprawie, to tak naprawdę już powiedział. Nie powiedział dosłownie nic. Charakteryzując środowisko, z którego pochodzi, należy się posłużyć chyba najlepiej jego własnym cytatem: kim jest, skąd się wziął, jaką formację reprezentuje. Adam Michnik w 1988 roku stwierdził jednoznacznie. Środowiskiem, z którego pochodzę, jest liberalna żydokomuna w sensie ścisłym, bo moi rodzice wywodzili się ze środowisk żydowskich i byli przed wojną komunistami. Być komunistą znaczyło wtedy coś więcej niż przynależność do partii. To oznaczało przynależność do pewnego języka, do pewnej kultury, fobii, namiętności. On z tego tworzy cywilizację to jest coś zupełnie odrębnego coś w jego zamyśle. Lepszego. I jeśli mamy takie słowa, mamy taką samą identyfikację, to powinniśmy się nią posługiwać. Dlaczego Adam Ichnik użył takiego pojęcia? Przede wszystkim dlatego, że on także charakteryzuje swoich rodziców. Jego rodzice byli funkcjonariuszami Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Jego ojciec był za to skazany za próbę oderwania terytorium Polski na rzecz Związku Sowieckiego, czyli za zdradę główną, za zdradę stanu. Gdy Swego czasu w pewnym opracowaniu IPN-owskim ukazał ukazała się w przypisie informacja, że jego ojciec Ozja Szechter skazany był za szpiegostwo. Adam Ichnik zrobił sprawę sądową, którą wygrał, oczywiście, bo formalnie tak nie było. Ojciec był skazany nie za szpiegostwo, tylko za zdradę główną. To coś chyba jeszcze gorszego. Ale ten Talmudy sprawny w tym przypadku zdecydował, że Adam i Hinck uznał, że oczyścił dobre imię swojego ojca. Charakteryzował go w ten sposób. Mój ojciec był bardzo znanym działaczem komunistycznej partii Pol Polski przed wojną. Siedział osiem lat w więzieniu. Po wojnie nie odgrywał już żadnej roli. Nie odgrywał, bo nie chciał jej odgrywać. Czyli szlachetny rys. Gdzieś był, coś robił, ale zrozumiał, nauczył się i od tego odstąpił. Tak nie było. Za to, że zachował się na procesie łódzkim, czyli w łódzku w ten sposób, że był tak zwanym sypakiem, partia go w znacznym stopniu od tej pory sekowała. Istotnych stanowisk nie objął po wojnie, ale było mu bardzo dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo sam przydział znakomitego mieszkania w Walei Rur, w Alei Przyjaciół, gdzie Adam Nikt mieszka do dzisiaj, o tym świadczyło. To była najwyższa nomenklatura partyjna i łódzka. Polski Ludowej. Następnie ojciec, który miał być komunistą i rzeczywiście był, został scharakteryzowany przez Adama Michnika zupełnie inaczej, czyli dla własnych potrzeb można było ten życiorys nagiąć. Miał on poglądy straszliwie antyreżimowe, antysowieckie, a w związku z tym antykomunistyczne, chociaż on tego tak nie nazywał. Powiadał, że ma poglądy antydyktatorskie i antytotalitarne. Ja go oczywiście nie pamiętam z czasów, kiedy był wierzącym komunistą, bo stracił tę wiarę gdzieś około 1936 roku, czyli wtedy kiedy poszedł siedzieć w trakcie wielkich procesów moskiewskich. I w gruncie rzeczy pierwsze moje rozmowy z ojcem i pierwsze wtajemniczenia stanowiły niezwykle mocny zastrzyk myślenia antyreżimowego. Czyli mamy całkowitą zmianę sytuacji. Adam Michnik sam Antytotalitarysta, wywodzi się z rodziny antyreżimowej i antykomunistycznej. To kim w takim razie? My jesteśmy, ale to jest nie koniec z charakterystyką rodziny. Adam Michnik musiał być pod jakimś wpływem swojego starszego przyrodniego brata, Stefana Michnika, urodzonego w 1929 roku. Jego brat był asesorem sądowym w Wojskowym Sądzie Rejonowym w Warszawie, następnie w Najwyższym Sądzie Wojskowym. Skazywał na kary śmierci najwybitniejszych polskich patriotów, polskich oficerów, ludzi, Którzy mieli odmienne poglądy, ale bardzo często też nie robili nic przeciwko władzy ludowej. Wystarczyło samo podejrzenie, sam zarzut, żeby odebrać im życie. On w tym procederze brał udział. Gdy w końcu 1981 roku środowiska, które wydawały w drugim obiegu różnego rodzaju opracowania. Także to, ta strona koroska, wydała broszurę Józefa Światły, rozrzucano w 56, 7 roku z balonów na terytorium Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Światło, wysoki funkcjonariusz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego przeszedł na drugą stronę, na stronę zachodu. Ujawniał zbrodnie, ujawniał, ujawniał machinacje aparatu partyjnego. Ta broszura została wydana w tym środowisku jako pierwsze wydanie ze wstępem Adama Michnika. Jak się okazało, że jego brat brał udział w tych zbrodniach. Następne wydania zostały pozbawione nazwiska w tym wstępie. Czyli to była jakaś próba ukrycia sytuacji, żeby sprawy nie rozdrażniać, nie rozdrażniać, żeby tego wszystkiego nie pokazywać. Adam Niknik od lat jest przedstawicielem nurtu, który nazywa się liberalnym, demokratycznym, wrażliwym, moralnym. Natomiast tak naprawdę jest to nurt, który robi wszystko, żeby zabetonować Polskę, żeby Polskę doprowadzić do takiego stanu, w jakim są tak zwane liberalne społeczeństwa zachodnie pozbawić go tradycji, pozbawić go fundamentów, pozbawić go przeszłości, wszystko przeinaczyć do góry nogami. Tej działalności można powiedzieć, brała udział także jego matka, Helena Michnik, autorka podręczników do najnowszej historii Polski, która wykładała w szkołach ubeckich, a następnie jej podręcznik był podręcznikiem do powsze powszechnego nauczania w latach 50. i w latach 60.. Miał prawdopodobnie kilkanaście wydań, wszystkie wielotysięczne, czyli to zatruwanie umysłu trwało przez wiele powojennych lat. Swego czasu, gdy Adam Michnik został zapytany o matkę, o ten podręcznik, stwierdził wprost, że jest przekonany, że mamusia nie napisała nic, czego on musiałby się wstydzić. Dlaczego więc nie zacznie drukować tego w odcinkach? Nie pokaże najbardziej smakowitych przejawów walki klasowej na arenie historycznej, podręcznikowej, w czym brała udział jego matka. Ostatnio mieliśmy pewne wydarzenie, z tym, z czym też się wiąże sprawa Adama Michnika. Pogrzeb Pawła Adamowicza, zamordowanego w Gdańsku, gdzie w Bazylice Mariackiej zgromadził się kwiat Antykościoła. Na samym początku siedzieli tacy przedstawiciele ludzi wierzących, tylko nie wiadomo w co, jak Adam Michnik. Brakowało mi w tym wszystkim tylko jednego, żeby Adam Michnik wszedł na Ambonę i pozdrowił brata w Szwecji.